Witam, dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o Konohamaru Sarutobim. Zapraszam. Otrzymał imię dzięki swojemu dziadkowi, który nazwał go na cześć wioski, oczywiście Konohy, a końcówka Maru jest to typowe zakończenie japońskich imion. Sarutobi natomiast oznacza małpi skok. Z jedzenia najbardziej lubi ramen i banany w czekoladzie, a najmniej lubi cebulę. Jego wymarzonymi przeciwnikami byli Naruto i jego dziadek, Hiruzen. Masashi Kishimoto chciałby wyglądał on jak Punk, jednakże wszystkie próby kończyły się na tym, że bardzo przypominał Naruto, ale w końcu dał mu małe gniewne oczy i tak już zostało. Urodził się 30 grudnia, a jego grupa krwi to B. W pierwszym Naruto miał 8-9 lat, 129-131 cm wzrostu oraz ważył 28-30 kg. Natomiast w Shippudenie miał już 11-12 lat, mierzył 141 cm wzrostu i ważył 37 kg. W pierwszym Naruto był uczniem Akademii, w Shippudenie Geninem, a w Boruto już jest Jonin'em, jednakże nie ma oficjalnych informacji, w jakim wieku zdobył te rangi. Opanował trzy podstawowe natury czakry, błyskawicy, ognia oraz wiatru, a także dodatkowo uwolnienie yang. Wraz z Mirai są ostatnimi znanymi członkami klanu Sarutobi. Nie znamy imion ani twarzy jego rodziców, jednakże należeli oni do Anbu. Istnieje teoria dość prawdopodobna, że Konohamaru nauczy się trybu mędrca, ponieważ podpisał on kontrakt z żabami z góry Myoboku, a wszyscy inni, których znamy z imienia, nauczyli się tam Sage Mode'a w różnym stopniu. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!